myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów i nowych widzów, którzy znaleźli mój kanał. Proszę, zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia o moich nowych premierkach filmików, o codziennych wróżbach kolektywnych dla Was. Kochani, cieszę się, że jesteście. Dzisiaj wróżba cała, bez wyboru grup, czyli oglądnijcie całą wróżbę z kart Tarota. No i ta wróżba ma trzy aspekty, czyli myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Niezależnie, czy ta osoba ukochana jest mężczyzną czy kobietą, to w ogóle nie gra roli. Moi kochani, proszę Was o aktywność na moim kanale, o lajki, o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje w jakiś sposób. Oczywiście nie oczekujcie, że wróżba będzie w 100% do Was pasować, ponieważ jest to wróżba kolektywna, nie indywidualna. Cieszę się, że odwiedzacie mój kanał. Dziękuję Wam serdecznie przy tej okazji. I kochani moi, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne są oczywiście osobiste, dokładne na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Kochani, napiszcie do mnie e-maila, jeśli chcecie nabyć taką wróżbę indywidualną, a ja odpiszę Wam, jakie są warunki takich wróżb. Dobrze, zaczynamy. Myśli osoby ukochanej. Królowa kielichów, paść pentakli, trzy miecze. Tak postrzega Was osoba ukochana, jako królową kielichów, emocjonalną, rozkochaną, uczuciową, piękną, miłosną, pełną miłosnych energii. Zakochaną. Wasza osoba to paść pentakli. Być może jest to osoba młodsza od Was lub różna, równa Wam wiekiem, ale jest to osoba młodo wyglądająca, w młodym duchu i szukająca rzeczywiście stabilności, ale na razie ta osoba przygląda się, jest pasywna, nie ma tutaj ruchu, nie ma akcji. I ta osoba jest również niedoświadczona, być może jeszcze. Natomiast patrzy, obserwuje, myśli, zastanawia się, grubluje, czy ta relacja być może tutaj z Wami ma rację bytu i tutaj wie o tym, że Wy przewyższacie go w jakiś sposób emocjonalnie. Być może myśli o tym, że Wy chcecie związku bardzo romantycznego, emocjonalnego. Zastanawia się tutaj Wasza osoba ukochana, czy może Wam to dać. No i jest tu jakieś cierpienie, tak? Zranienie, cierpienie, być może trójkąt miłosny dla niektórych z Was, ale być może również tutaj jakaś rozterka, ból w sercu, złe doświadczenia, ból przed rozpoczęciem jakiejś tutaj emocjonalnej, romantycznej, romansowej historii z Wami, jakby zastanawianie się i też cierpienie, być może jeśli są jakieś problemy u Was, tak? Różnego typu problemy, to zastanawianie się, cierpienie, jeśli macie ze sobą kontaktu, jeśli nie widzicie się, to jest na pewno tutaj u osoby Waszej ukochanej ból i cierpienie. Co czuje ta osoba ukochana? Rycerz kielichów, rycerz pentakli, wow, i cztery pentakle, ok. Czyli rycerz kielichów, chce ta osoba romansu, chce, tylko uwaga, bo rycerz kielichów walczy, owszem, o tą relację, ale może to być bardzo powierzchowne, może to być bardzo takie
tylko romansowe, flirtowe, tak? W kierunku afery, w kierunku tylko flirtu, przyjaźni plus. Także uwaga, ale również ta karta Króla Pentakli mówi o tym, że będzie chciała ta osoba nie tylko afery i romansu, ale również stabilności, ponieważ mamy tutaj pracę w tym rycerzu Pentakli, pracę nad stabilnością tej relacji. Czyli być może tutaj nastąpiła w tej osobie ukochanej jakaś transformacja, że z takiego normalnego, błahego, powierzchownego flirtu może się tutaj coś przerodzić w stabilną relację. Dlatego ta osoba teraz rozmyśla i się przygląda temu. Ale tutaj mam również cztery pentakle, czyli troszeczkę ta osoba trzyma na swoim. Być może jest ta osoba emocjonalnie troszeczkę zablokowana, trzyma jeszcze się starych swoich różnych struktur czy przekonań, tak? I boi się być może wejść w tą emocjonalną bardzo relację z tą Królową Kielichów, ponieważ boi się tutaj właśnie o swoją być może wolność, niezależność, tak? Czy o jakieś inne swoje relacje, jeśli jest to trójkąt. Trzyma tutaj się swoich racji, trzyma się swoich struktur, swojego życia, swoich przyzwyczajeń. Jest to też osoba uparta. Natomiast tak jak mówię, w sercu być może chciała ta osoba zacząć od takiego błahego, niewinnego romansu, afery, ale myśli tutaj już, zastanawia się nad stabilnością tej relacji. Być może potrzebuje przełamać się, tak? No i zobaczymy jego zamiary, tej osoby ukochanej. No tutaj mamy bardzo seksualne karty. Diabeł, Rydwan i Lew. Tak jakby ta osoba chciała bardzo seksualności z Wami. Być może chciałaby też manipulować seksualnie, uczuciowo, emocjonalnie, ponieważ mamy kartę magika w przełożeniu kart. Czyli uwaga tutaj na wszelkie manipulacje. Ale ta osoba chce też wszystkich swoich jakby talentów tutaj użyć, by Was tutaj seksualnie jakoś przyciągnąć, widzę. Być może by Was również uzależnić wręcz od seksu, od emocjonalności. Tutaj też Rydwan mówi ewentualnie o szybkiej jakiejś akcji, szybkim spotkaniu, przyjeździe. Owszem, nie wiadomo, w którą stronę ta relacja jeszcze pójdzie, bo jest tutaj czarna lub białe, tak, dobre lub złe, ale równocześnie chce ta osoba się spotkać, chce seksualności, chce zbliżenia, chce intymności lub chce szybkiego numerku, bo tutaj też jest szybki numer seksualny, tak? To jest też zdrada, to jest też, no, jak diabeł, tak manipulacja seksualna, jakby owładnięcie Ciebie, osoba pytająca, tutaj emocjonalnie, seksualnie. Także uważaj, w każdym bądź razie karty przestrzegają tutaj przed jakąś taką nadmierną seksualnością, która Ciebie zniewoli lub przestrzegają również przed manipulacją, tak? Manipulacją tej osoby ukochanej. Niezależnie jaka to manipulacja będzie, czy seksualna, czy emocjonalna, czy na przykład jest jakiś trójkąt, tak? To uwaga, kochani, na wszelkie manipulacje tej osoby. No i zobaczmy jeszcze może kartę energetyczną, jakie energie są ważne dla tej relacji. Proszę o radę, wskazówkę energetyczną. Proszę o radę, wskazówkę energetyczną dla tej relacji. Finansowe jakieś blokady. Finansowe tutaj jakieś blokady ma ta osoba może. Tak, to też pokazuje ta karta, że cztery pentakle to też jest karta skąpstwa. Karta blokad, prawda? Karta być może, że chce zatrzymać tutaj wszelkie dobra, swoje pieniądze dla siebie i boi się być może wchodzić w taką relację, w taki związek, że jego to za bardzo
finansowo zaobserwuje, znaczy jak to się mówi, obciąży, tak, wręcz, no to mamy jakieś rzeczywiście finansowe, być może problemy tej osoby lub jakieś blokady właśnie, by nie angażować się w tę relację, ponieważ może to przynieść jakieś finansowe straty lub ta osoba po prostu nie jest skora, żeby się tutaj dzielić lub by finansować na przykład coś lub wydawać tyle pieniędzy lub się w ten sposób angażować. No zinterpretujcie sobie to każdy według swoich, tak, sytuacji tutaj relacyjnych. Napiszcie mi, kochani, komentarze, zalajkujcie z kciuczkiem w górę, no i subskrybujcie, jeśli jesteście nowi. Zapraszam też na wróżby indywidualne. Pozdrawiam Was, całuję i papatki. Do usłyszenia już wkrótce.